Hej, witajcie po raz kolejny w Luigi Mansion. Niestety nie udało mi się złapać buu, tutaj jakiś... Jest i dalej. Szukam jakichś informacji, ten. A, galeria, tutaj nadal mam tych. Tutaj coś jest. Bo coś mnie tutaj ten... straszyło. Tym, no, nie żelazkiem, tylko... O, no właśnie. Dozorca. Czyli kolejny wielki duch. Co tu masz? Co za wspaniała melodia. Nie daje mi czasu w dnia. Co muszę zrobić, żeby ją wygrać? Albo posiąść? Nie wiem, jak to tam ten... Pasja, tak. To jest to. Pokażę jej swoją pasję. Spłonę dla niej. I tej niesamowitej pasji. Czyli co, muszę, nie wiem, podpalić to? Bo... No nie wiem. Ha, 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 śmieszny jesteś. Przechodzę przez niego, nic się nie dzieje. Przeklęta mysz. Chodź tu. Dobra. Co ja mam z tobą, panie, zrobić? Nie mam ognia przy sobie, żeby rozpalić ci te. Tu jest zamknięte. No, tutaj ten się bawi tymi kręglami. Auti. To minda. Dobra. Zobaczmy tutaj w łazience. O, jest trochę kolejne serce. To się może zawsze przydać. Nie zdziwiłbym się, jakby kiedyś tutaj przylazł, a tutaj jakiś duch by się, kurde, kąpał albo coś w ten descent. To jest taka prawda. W tą grze to naprawdę może się spodziewać takich rzeczy, więc... A tylko co ja mam zrobić z tobą? Ogień! Tutaj mogę sobie narobić życia, za każdym razem, kiedy wejdę do jakiegoś pomieszczenia. Nie wiem, kurka. Coś powinienem zrobić, ale pytanie brzmi co? A, tutaj jest zamknięte. Jak nie wiesz co robić, to pomolestuj parę mebli. Wow, 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 tej. Nie sądzisz, że jesteś trochę za bardzo... Ten? Zabawowy? A raczej jesz... Wybuchowy? No, bo wrócił tutaj na miejsce. Piłka. To mi nic nie da. Jakaś wspaniała melodia, coś. A nic więcej dalej nie mogę jakoś... Nie, nie, czekaj, przecież tutaj jest jeszcze jeden pokój, który jest ten otwarty. Czemu ja tego nie zauważyłem? Aj!
O, tutaj. To jeszcze nie byłem. O, kolejny Toad. Miło mi. Cześć, mały. Błaha. Upuściłem bardzo ważną rzecz. W tej toalecie. Nie chciałem tego. Nie martw się. Masz rację, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Powinienem spłukać ten stare problem. Powinienem stare. Kurde, jak się ktoś przejmuje czym. No, zajęte. Ten spłukać, jo, tak. Pozwolę im po prostu spłynąć w dół do ciemności, a potem i pozwolę szczęściu wypełnić moje życie. Okej, okay, czyli innymi słowy chyba mi tutaj robi te aluzje, że powinienem, no właśnie, otworzyć kibel. Drzwi? O, zaraz koło tego. Nic. Toad, zaraz się wessę. O, tylko jeden kawałek papieru toaletowego mieli. Biedny ten dwór. Tylko jak tu, kurde, załatwić sprawę tego tutaj kolesia? Czy dam radę? Bo jak wsysam, to gaszę, a jak ten, to nie wiem, czy wzniecam ogień? A! God damn it, zapominam o tych... robakach. Na litość. Ej, no! Dobra, muszę chodzić tak. Dobra, walić to. Ewidentnie walić to. Idziemy. Otworzymy kluczem. Perła. Duża perła na dodatek. Czekaj, a czy to nie będzie... Jop! Co za wspaniała kryształowa kula. Daje takie wspaniałe światło, flaże... A! Nie, 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 odejdź, 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 odejdź. Nie, 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 nie. Ostatnio wziąłem jednego takiego i nie skończyło się to zbyt przyjemnie. Dobra, to muszę teraz znaleźć sposób, jakby tu spowodować, żeby pani wróżki serce się ujawniło. Jestem pewien, że ona ma... No ma tutaj. Przeznaczenie wybiera nasze ścieżki. Ścieżki, przeznaczenie... Jakby tu teraz to wykombinować? Bo na pewno muszę ją złapać, nie? To jest pytanie. To jest rzecz, tylko że pytanie brzmi, jak mam spowodować, żeby jej serce się pojawiło? A też najlepsze jest to, że nie mam zbyt dużo arsenału, żeby cokolwiek zrobić takiego.
Czego poszukujesz ode mnie? A kim jesteś? Jestem Madame Clavel. Poszukiwaczka z upadłych przedmiotów, czy wypadających przedmiotów? Własność innych ludzi budzi wibracje w mojej duszy. Jeżeli znajdziesz jakąś pozrzucony przedmiot albo przedmiot, który wypadł komuś, powinieneś przynieść go mi. Wymienię się z tobą za moje wizje. Okej. Okay. Czyli w sumie to nie, to jest duch, który może mi w pewnym sensie po... Ojoj. Nie. Chodź tu. Widać go tylko przy lustrze, ale jest. Dobra. Jest kolejny. Chodźcie, chodźcie do mnie. Chodź, chodź. Dobra. Jest i drugi. Teraz jest ich dwóch. Nie, odejdź, odejdź, odejdź. Źle patrzę. Chodźcie obaj, chodźcie, 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 chodźcie. Aż ty kurde, zerwał promień. Tak był ten w pogromcach łowc, nie, raz. Ghostbusters, czy jak to tam. W sumie już zapomniałem tłumaczenie ten, ale chyba pogromcy duchów. Wow. Najpierw jeden, nie, kurka wodna, źle patrzę. Zamiast sobie ułatwić, to sobie utrudniam. Chodź tu, chodź. Chodź. No. Grzeczny chłopiec. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. I gdzieś tu się buł ukrywa. Czerwona moneta? Znaczy płomień, ognista moneta. Co mi to daje? Doktor, co to mi... Doktor, popraw pan sobie kamerę, bo pana nie widać. Hej, no... Hej, Luigi. Coś ty tam znalazł? Zobaczmy. No właśnie. O, a... Przecież to jest... Medal ognistego elementu. Teraz możesz użyć ognia. No dobra. Tak, mój drogi panie, z tym możesz łapać smoki ognistego elementu. Co to jest ognisty element, się pytasz? Powiem ci dokładnie, kiedy zobaczysz jednego z nich. Te duchy są stworzone... są stworzone z ognia. Jeżeli pojawi się ogień, prawdopodobnie będą w pobliżu. Niedaleko twojej... ten? Latające w powietrzu. Teraz wtedy możesz je wessać. Teraz... Po tym możesz wypompowywać ogień za pomocą lewego triggera. Teraz możesz roztapiać ogień. Małe ogniska czy coś w tym stylu. Możesz zrobić różne rzeczy. Znacznik pojawi się na dole ekranu. Więc pilnuj go. Będzie ci pokazywał, ile elementów pozostało ci w tym.
Będziesz mu, czasami będziesz musiał użyć ognistego elementu, by pokonać jakieś duchy. Pamiętaj o tym, synku. Nie mów, że cię nie ostrzegałem. Jej! Jest i bu. Nie uciekniesz? Dziękuję. Czy postanowiłeś uciekać w tamtym właśnie kierunku? Nie będę zapisywał. Nie teraz. Może później. Teraz mogę wsysać te ognisko czy coś? A, jest coś! No patrzcie, faktycznie. Profesor miał rację. Przy ogniskach są... A teraz mogę mieć miotacz ognia, dobrze. Rozpaliłem te. Czy muszę rozpalić wszystkie inne też? O, dobra, znacznik jest. A, no, proszę, proszę. Tyle, rozpalmy trochę więcej tego. Ciekawe, czy przy ogniu tym błękitnym, gdzie duchy sobie ten siedzą najczęściej, to też to działa? O, rozpalone. O, i klucz mi wyleciał, jak miło. Jej! Do czego? Do końca korytarza. Bardzo dobrze. Aha, czyli po prostu, żeby z nią gadać, to muszę ten użyć tej kuli, żeby... A, miałem pogadać o tym, kim jest, żebym im spróbowała powiedzieć przyszłość. Nie czuję żadnych wibracji. Aha, czyli po prostu nie mam jeszcze żadnej rzeczy, co należała do kogoś. A teraz chyba wiem, co zrobić, żeby załatwić tamtego gościa, co tutaj chodzi sobie ze Steam. A ty się bujuj. Chodźcie, chodźcie do mnie, mali. O! Ogień, ogień! Uciekaj! Co, teraz będzie mnie gonił? Czy ja nie powinienem go gonić raczej tak jakoś? Nie wiem. To chyba ja tu jestem od tego, żeby łapać duchy, a nie od tego, żeby duchy mnie łapały, nie? Czy mi się coś popoprało? No i gdzie jest ten koleś teraz? Czyżby przez to, że uciekałem przed nim, to ten, spoprawiłem akcję i teraz nie mogę go złapać? Czy jak? A jest. Ej, dziadek, a... Co ty tam odwalasz? A, on poszedł tutaj. Teraz poszedł tam? O, czapka Mario!
Au! Szty kurde. Czy tam jest ich kilku, czy mi się wydaje? No to tak brzmi jakby. Tam nie był jeden duch, tylko kilka duchów. Czyli teraz mogę dać tej madam coś tamten, żeby mi dała informacje dotyczące Mario. Gdzie on może być? Chodź tu, chodź tu. Nie ma tak łatwo. Ja no kurka. W sumie musiałbym już zakończyć odcinek, a tutaj kurde nie mam. Pełno duchów teraz i nagle. Postanowiłem go zebrać. O! Udało się. Dobra, zobaczmy co jest. Dobra. Bój jest niedaleko, więc to jest ten. A dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku z Luigi Mansion. Na razie, cześć.